No, jak zawsze, ja życzę wytrwać. Wytrwać w tym wszystkim. Po pierwsze, zaakceptować to, czego nie możemy zmienić. Poszukać też sensu, nawet w tych wydarzeniach trudnych, w sytuacji pewnego udręczenia, ale też i odnaleźć nadzieję. Właśnie w Chrystusie nadzieję, że wszystko czemuś służy i wszystko będzie miało piękne rozwiązanie, bo będzie zmartwychwstanie. Byśmy też pamiętali, że ci, których pogrzebaliśmy, pochowaliśmy, oni pewnego dnia zmartwychwstaną, ale uwaga, jedni zmartwychwstaną do chwały wiecznej, inni zmartwychwstaną na wieczne potępienie, więc też dla nas jest taka okazja, żeby uczepić się tego, co dobre i dobrze skończyć kiedyś w wieczności.